Niesamowite, widzu, to jest kolejny odcinek Among Usa i ja mogę ci obiecać, że nie będzie slipera na tym odcinku, ponieważ to, co się odwala na tym modzie z nowymi klasami i rolami, jest niesamowite. Dlatego zostaw łapę w górę, zostaw suba, po prostu zostaw. Wiesz dlaczego? Bo algorytm YouTube'a taki jest. Nie jest w zasadzie, że o, lubię Mandzia, oglądam sobie, będzie mi pokazywać filmy. Nie, okazuje się, że trzeba zostawiać lajki, żeby pokazywać moim widzom te filmy. Dlaczego YouTube taki jest? Nienawidzę go! Dlatego proszę, zostaw łapę w górę, widzu. Dziękuję ci ślicznie, jeżeli to robisz. A wiem, że nie zawsze się zostawia. Ja sam rzadko zostawiam, ale jak zostawisz, będzie mi miło. Dziękuję ślicznie. Na Twitchu codziennie streamujemy tego Among Usa. Jeszcze od 18 zaczynam, 19:30 gramy. Zatem zapraszam ciebie na Twitcha na żywo, a jeżeli nie masz czasu, to miłego oglądania tego odcinka i dziękuję za wsparcie kanału. Dobrze, janitor, czyli woźny, zamiast tak jak w szkołach mopowanie żygów po dzieciach, tutaj mopuje wasze martwe ciała. Po zabiciu janitor może ciało usunąć w piąty wymiar i nie ma tego ciała, więc nie ma co zgłosić i rundy zwykle będą bardzo długie. Nowa rola, widzowie! Nowa rola, widzowie! Tak się akurat składa, że będę Bladeusza najlepszym przyjacielem. Bladeuszu, tak się akurat składa, że będę po tobie czyścił. Kurde, nikt na mnie poszedł. Ale daj, zabijemy i ja posprzątam po sobie. Bladi, zabijaj, 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 Bladuszu. Idealnie. Kapitanie Bladeuszu, nigdy się nie dowiedzą o naszych zbrodniach. Oho, cofnięcie czasu. O, tam jest dwójch. Nafcia jest killerem. Nafcia jest killerem. Nafcia, czy ty zamierzasz kiedyś zgłosić to ciało, czy nie? Powiem więcej, powiem więcej, Nafcia. Widziałem to na kamerach. Nafcia zabiła. Bo nie, biegała wokół ciała i nie wiem, co ona próbuje osiągnąć. Właśnie też nie wiem, co próbuje osiągnąć. Czy ona gesteruje, czy o co właśnie chodzi? Właśnie teraz pytanie, wiecie, co, problem ona... jest taki, problem jest taki, że ja do niej dobiegłem pierwszy raz, potem Time Lord wziął, odpalił jakby cofkę i potem widzę ją drugi raz przy ciele i się zastanawiam. O co chodzi? Nafcia? Na kamerach nie było widać cofania, niestety. Nafciu? Ej, Nafciu? Ale... To znaczy ja chciałam szukać osoby, która znajdzie to ciało, która mogła zabić to ciało. Znajdzie to ciało. Byłaś osobą, szukała, która znalazła to ciało, Nafcia. Dobra, Nafcia gra bardzo obvious jestera i musimy zdecydować, czy jest impostorem, czy jest jesterem. Nie, ja chciałam po prostu sprawdzić, mi się wydaje, nie jestem jesterem, że może być tylko jesterem, jestem to jest inżynierem i naprawiłam światło na samym początku. Dobra, jeszcze klejmuję inżyniera. Ale wiecie co, mi się wydaje, że Nafcia może być jesterem, bo kto normalny biegałby wokół ciała, tak? Ale dwa razy pod rząd, jakiś zero? Debil! Ale, no ale to może być, co nie wiem. Halo, albo, jestem albo inżynierem, taka... naprawiłam wam światło i do tego jest jeszcze Zacha mnie ale... widział na samym początku, jak skakałam przez Benta w adminie. Czy ktoś inny klejmuje inżyniera? Nie, czy, nie. Klejmuje, ale nie, w sumie trzy osoby nie żyją, a światło... Na samym to znaczy trzy osoby nie żyją i możliwe jest to... W ogóle gdzie są te trupy, bo ja biegam... My z Bladim przebiegliśmy przez Specimena, tam nikogo nie było, a później pobiegliśmy przez admina, tam nikogo nie było, zatem trupy prawdopodobnie muszą być albo na dole mapy, w jakichś weaponsach albo komsach, albo w O2, albo w labie, ponieważ ktoś mógł ale za nami zabić. Ale Madzio, ty byłeś też blisko. No tak, ale my przebiegliśmy z Bladim. Tak, cały czas biegaliśmy. Ogólnie po lewej było jakieś ciało, bo ja nic tam nie widziałem. A co jeżeli mamy duo impostorów albo impostor lover? To znaczy, Nafcia, to ty byłaś przyłapana przy ciele, zatem nie wiem, jak chcesz rzucić dwóch niewinnych crewmate'ów robiących sobie taski i próbujących ale... dowiedzieć się, gdzie są ciała. Czy ktoś widział... Po prostu was czy ktoś widział diabła albo grafa? Daje możliwość. Ej, wy też tak macie, że jak słyszycie Mandzia, to słyszycie, czy jest impostorem, czy nie? Czyli ja mam takie dziwne. Tylko ty masz tak. Generalnie Nafcia wcześniej, mijałem chyba Nafcie, mijaliśmy, to Nafcia biegła z diabełem. Natomiast Nafcie widziałem przy Witalsach, jak nie wiem właśnie, czy to jest tak, że faktycznie ona robnęła. Mi się wydaje, że ona jest jesterem. Jestem inżynierem. Ale nikt inny nie klejmuje inżyniera w sumie z drugiej strony. No nie, ale wiesz, na początku jestem świata były naprawione. Ale były no ale naprawione. Potem no, mamy dobra, szkół, to zobaczymy, wszyscy skipnęli, ona jest jesterem na 100%, ponieważ wszyscy skipnęliśmy i dostała jeden głos.
Czyli na siebie pewnie zagłosowałam. Skipnęłam. Jestem inżynierem. Chodź, zabijemy. Runda jest. Zabijemy sobie Zeba, Bloody. Nie ma go tutaj. Sorry za tego ghosta, ale nie mogłem się powstrzymać. Mancio, nie mogłem się powstrzymać. A Mancio za nim czyścił ciało. U mnie. Ja tak sobie myślę, jako szeryf, tak, a wolne sobie kogoś. Ja akurat wpadłem na nawcie i ją zabiłem, ona była dysterem. Dobra, ale na koniec przegraliśmy rundę tylko. Tak, była dysterem. Na koniec przegraliśmy rundę tylko przez to. Nipon, to jest dobry pomysł. Cooldown altruisty. Jakby zamiast jeszcze wskrzesić kogoś, no to jakby sam siebie zabiłem i to już zaliczyło jako utratę właśnie jednej osobie i przegrał grę. Takie pytanko, bo mi się wydaje, że... Ale wiecie co, mi się wydaje, że to tak nie powinno być, bo jako szeryf powinno się móc zabić Jestera, bo jednak... No, ale zabiłem właśnie... Ale Nawcia nie była Jesterem, tylko była glitchem i zabiła sobie diabła. Jesterem była, prawda? Konfigu, szeryf kills Jester on, szeryf kills glitch on, szeryf kills arsonist on. No zabiłem Nawcie, po prostu. No i tyle, jakby żyłem. Jedna mniej rola pseudo-crewmate'owa i umarł. To znaczy, wiesz co, Bloody, można powiedzieć? Pozamiatane. No. Nie, pozamiatane, tak. Śliście, chłopaki, to zrobiliście. Mega, tak się mocno wkurzyłem, że nawet na was nie zwyzywałem. Byłem torch inżynierem, cholera. Oj! I mnie Bloody zabił w adminie, jak wchodziłem do... Tu nie w adminie, w specimenie. Mam nadzieję, że Bloody nie wejdzie. Nagle wbijam Mandzie z jakimś... Mandziem. Bloody z Mandziem, tfu. Spy, zajebiście, widzowie. Siema, wiem, że się mnie nie spodziewałeś w środku tego materiału, ale jest sprawa. Na Keydropie, widzu kochany, dostajesz darmowe 55 centów, czyli ponad 2 złocisze, żebyś otworzyć skrzynkę. Ja osobiście przepierdzielam wszystko na tym Keydropie, ale może tobie, widzu, się uda. 55 centów, dodatkowo z kodem MANDZIO masz większe doładowania, zatem jeżeli chcesz sobie potwierać skrzynki, pozdobywać epickie skiny, to zapraszam ciebie do zabawy na Keydropie. I miłego otwierania, naprawdę, ale jeżeli, widzu, wygrasz, to mi nie przychodź na czat i mi nie pisz, że Mandziu, zrobiłem ze twojej skrzynki za 55 centów 100 zł. Nie pisz mi tego, nie chcę o tym wiedzieć, bo ja wszystko przegrywam. Dobra, widzowie. No co, idziemy na admina i będziemy patrzeć, jak na tym adminie to wygląda. Okej. Okay. Biały, brązowy, wpadka tutaj przyszła. Brązowy, biały, czerwony, brązowy, biały, czerwony. Pomarańczowe. W adminie ktoś się przemienił w AB'ego. What? W adminie ktoś się właśnie przemienił w AB'ego i to chyba była wpadka, bo mi brązowy zniknął. To wpadka. Nie przemieniłam się w żadnego AB'ego. Przesada. Patka, to proszę mnie nie oczerniać. Dobra, to nie ma AB'ego w ogóle, a jest AB'ego. Tak? Fizycznie w adminie nastała zmiana? Czy ty w adminie fizycznie, byłeś na stole? Fizycznie, widziałem, ale ja byłam widziałem na stole. Ale ja byłam w adminie już jakiś czas. Dobra, okej, widziałeś na stole, które miejsce na planszy? Biegłam na ciebie jak ciało. Wiem, Nawcia, bo padło ciało i chciałam wybiec, zobaczyć, czy coś biegnie w prawo albo w lewo, bo ja byłam na weaponsach, stałam na weaponsach i padło teraz. Do speca i nie zdążyłem. Widziałem, przebiegłeś przeze mnie. Zaczęłam biegać w tej webce, Nawcia. Dobra, słuchajcie, dwie osoby, które były w O2 i w elektryku. Kto został w O2? Dwie osoby. Dwie osoby były na pewno w medzie, to jest... Dobra, ja na pewno widziałem... No, w medzie było dużo osób, tak. A gdzie został Zebo zabity? Wie ktoś, czy nie? No to po lewej stronie został Zebo zabity. Zebo padł na mnie, no przecież mówię, że Zebo padł na mnie dosłownie, jak ja patrzyłam na Vital. No to dwie osoby w takim razie padły, bo AB też musiał paść w adminie. No tak? Ja AB'ego nie widziałam w adminie. Bo ja widziałam... Ja biegałam od lewej strony z weaponsów, biegłam, sprawdziłam Vitalsy i padł Zebo na mnie dosłownie, więc pobiegłam w prawą stronę, bo chciałam zobaczyć, lokalizacja twoja, proszę. I Nawcia wybiegła stamtąd. Jestem na drzwiach. Ja nie wybiegłam stamtąd, wpadka, co ty gadasz?
druga osoba biegałaś przodwa. Z prawej strony do admina. No tak, ale nie wybiegałam w jakimś stopniu, żebyś mogła mnie podejrzewać. Słuchajcie. Wiesz, o co chodzi. Chodzi mi o to, że ktoś niewidzialny musiał zrobić. Słuchajcie, słuchajcie. Czerwony i drugi czerwony byli na O2 i Zebo nie żyje. Zatem diabeł prawdopodobnie jest czyli jeden. Czyli też byłeś blisko. I wydaje mi się, ale ja że... nie byłem na O2, Mandziu, akurat. Musiałeś być. Ja wychodziłem z prawej strony, przyjacielu. A VGZ, gdzie ty byłeś? Ja wchodziłem właśnie do dekontaminacji górnej. Zacha mnie widział na pewno. Wygodnie VGZ. O, wygodnie, mój ten. Ale VGZ, nie, Bloody, marnuję jeszcze raz, bo ty, Bloody, Zacha i VGZ, wy jesteście czyści. Okej, okay. Ja chcę powiedzieć, że zniszczyłeś marzenia Bloody'ego właśnie. Wiem. Mandzio? Słucham? Byłeś powtórz. Blisko killa? No ja byłem na adminie, nie byłem przy was tam. A, byłeś na adminie, a, czyli i masz fake info o diabeł i teraz, okej, okay, no dobra. Ja szukam supera, ja no. Wiem, że Morphling na pewno jest jeden, w sensie, że jest tego, to musi być Glitcher w takim razie. No to Mandzio, to pewnie Isableu dał fałszywy trop w takim razie. Diabeł jest, diabeł jest podejrzany, diabeł jest podejrzany. Ja powiedziałem wam tylko, że byłem na, właśnie wchodzę na nie światła. Nie wiem, dlaczego nie głosujemy na wpadkę. Wpadka też moim zdaniem jest podejrzana. Okej, dobrze, no ktoś zabił na mnie jako super, no. Pomarańczowy, czarny, biały tego, brązowy, wpadka na prawie światło. Biały. Niebieski, czarny, brązowy na kamerach. Różowy, biały, czerwony. O kur... Time Lord. I czerwony ponownie się pojawił tutaj. Kur... Diabeł zabił grafa w adminie. Tak, zabiłem. Jestem szeryfem. I kogo jestem zabiłeś? Szeryfem. No nie, nie jesteś szeryfem. W takim razie moja droga. No niestety. Przed sekundą, jak się cofnął czas, graf się odmienił z VGZ-a. Był przebrany za VGZ-a i najprawdopodobniej był glitchem. Dziobnąłem go jak się odmienił. Bo się cofnął czas i zmienił się w normalną postać. Dobra, no. Nie, nie. Ja powiem tak. Diabeł w pierwszej rundzie był podejrzany za zabicie prawdopodobnie AB'ego, a poza tym, jak został cofnięty czas... Jak za AB'ego? Przecież AB podobno wpadł. Przepraszam, nie AB'ego, tylko Zeba. Po drugie, jak był cofnięty czas, akurat się złożyło tak, że graf został wywalony obok mnie i był ze swojej normalnej Mandzio. Postaci i nie był przemieniony. Ja był z jednym ze zdrajców. Zebo padł na mnie na Vitalsach, zgłosiłeś. No to w takim AB, w sensie AB albo Zebo zginął w O2 po lewej stronie. Jeden z nich, ja o tym wiem. Ja mam jedno pytanie, pozwólcie... Mów zadam. Za, powinienem mi je znać odpowiedź na to pytanie, ale pewnie zwyczajnie nie wiem. Czy szeryf może zabić glitcha? Może. Może. Tak, może. Może go rozsądzić. Ale szeryf chyba nawet może cię teraz zabić, tak mam ustawione. Chyba nie. Może neutralne. Może zabić neutralne. Tak, neutralne. No dobra. Ale ja mówię wam, że jestem szeryfem. Dobra, słuchajcie, ja jestem szeryfem. Czyli wychodzi. Ja jestem szeryfem. Okej, dobra. Jestem szeryfem. Dobra, czekajcie, czekajcie. Dobra. Stop! Ktoś kłamie. Racjonalne myślenie. Jeśli mamy dwóch szeryfów potencjalnych, to trzeba zawierzyć temu, kto teoretycznie nam bardziej pasuje. I bardziej teraz, mi pasuje Nawcio. Mi też bardziej pasuje Nawcio. To nie wymyślić w takim razie, skoro jest szeryfem. Nie, ja proponuję już wam powiem wrzucić dlaczego. Ja wam powiem bardziej dlaczego. Profilaktycznie. Ja już wam powiem wrzucić dlaczego. Mnie profilaktycznie? No ja go zrobiłem sam na światłach w ostatniej rundzie. AB sobie padł, nie widziałem tam żadnej osoby. Bo zaraz spróbuję powiedzieć. Natomiast jest jeszcze jedna kluczowa rzecz. Po prostu to byłoby dziwne, żeby jako szeryf wpadka po prostu brała i... W sensie, Nawcia bierze. W sensie, to jest dla mnie dziwne. Nawcia bierze i reportuje ciało zamiast zabić impostora. Ale nie byłam pewna. Okay. Ej, a może diabeł jeszcze jesterem i on nie zabił grafa, nie wiadomo. Nie. Zabiłem, nikogo innego nie było. Zaraz, po sekundzie. Wiedziałem, że jesteś na stole nie, i biegam od razu. Mi się wydaje, że dobrym pomysłem będzie diabeła. Ja wygłosowuję, diabeła za pierwszą rundę. Nie, ale w sensie, to trade jakby normalny. Nawet to jest trade, bo chodzi o to, że jak się wypierdnicia mówi, że jest potencjalnym szeryfem, no to trochę jest... Troszkę coś tu śmierdzi. No coś tu śmierdzi generalnie. Ty w ogóle, Bloody, powinieneś się ze mną zakumplować. Dobrze. Oho, uważam na nutę. Ale że chciałem to powiedzieć przed końcem rundy, a zapomniałem. Brązowy? Czemu wpadka robi taski? To jest dziwne. Czemu wpadka robi taski? Czemu wpadka idzie tam i robi taski? To jest pojebane. Dlaczego ona tak gra? Jeżeli ona jest winna, dlaczego ona gra w taki sposób? Niebieski. Kurwa, ja widzę, kto jest. Różowy. Różowy jest zdrajcą.
Różowy biega po pokojach i szuka. Bez powodu. Różowy biega po pokojach i szuka. Nie wiem dlaczego. No i VGZ mnie zabił. Wezwentował się. Ale o, zajebiście. Łatwo. Idę na prawie światło. Ale bloody rozje... Nie wiem, jakim cudem ja przeżyłem, the fuck. VGZ? Zabił mnie. Zabił Mancia. Ale tak się akurat składa, że mam bardzo silną wolę życia. Wola tak, życia. Że tak powiem... Silna wola! A poza tym, cóż na glitcha albo na impostora, wpadka jak dla mnie zagrała niesamowicie czysto w tej rundzie, ponieważ spędziła bardzo dużo czasu w pokojach robiąc taski, a Nawcia tak wbiegała po pokojach, tak jakby szukała po prostu kogoś i jedyne, kogo znalazła, to znalazła wpadkę. I skoro jest szeryfem, to dziwne jest to, że jej nie strzeliła. VGZ mnie zabił, zatem on jest na 100%, ale ja teraz bardziej podejrzewam Nawcia, aniżeli wpadkę po jej gameplayu. Nie ma opcji, ja jestem szeryfem. To dlaczego nie zabiłaś wpadki? Uwaga, ja jestem szeryfem, zabiłem Mandzia, który był impostorem. Niestety, potężny VGZ-cie! Trzeci szeryf? Tak się składa, że ja jestem prawdziwym szeryfem. Nie, VGZ, to ja jestem szeryfem. Diabeł nie jest szeryfem i dlatego dobrze go wywaliliśmy. Tak, diabeł był gliczem. Tak się składa, że z czterech szeryfów. A skąd wiesz o tym, że był gliczem? Bo mi powiedział. Znaczy, jeżeli chodzi o VGZ-a... Co? Cicho bądź, nie żyjesz. Martwy. Cicho bądź. To znaczy, VGZ na pewno jest impostorem, ponieważ użył Venta, żeby się dostać do admina. Jestem Jesterem. Tak, widziałem to. Pojawił się z Jesterem, no, a nie mamy inżyniera, nie? Nikt nie naprawił się, no. W sensie ja też próbowałam dobiec do świateł i jak Patka, ty byłaś pierwszą osobą, która naprawiła światło, później pobiegłaś do O2, ty grasz naprawdę giga czysto. Jeżeli grasz teraz jako impostor, to jest mądre zagranie jako impostor, brawo. Mandzio, mi się wydaje, że to Mandzio. A ja powiedziałem, powstanie. I powstał. Dobrze, VGZ. Dzięki, Wiktor, za tym razem ten ruch ci nie wyszedł. No, niestety. A ty, Nawcia, lepiej się zajmij tą wpadką, bo... My się zajmiemy tobą. Onkę! Nawcia? Nawcia? Jaka uparta! Jaka uparta! Śmiało, zabij mnie. Śmiało, zabij mnie. O, wpadka też przyszła. O, wpadka mnie zabiła! Nigdy nie zabijecie! Nigdy mnie nie zabijecie! Przykro mi, ale nigdy mnie nie zabijecie! Jestem zbyt niestety, potężny! Jest zbyt potężnym magiem! Dlatego teraz wypierdamy wpadkę! Wypierdnijcie! Nie, wpadka mnie zabiła! Wpadka mnie zabiła! Przepraszam! Ja cię zabiłam! Bardzo dobrze grała jako impostor, ale to ona mnie zabiła! A, na superze? Kurczę, nieźle. Dobra, zrobiłam straszną PPG, bo tam są blady, a on jeszcze nie... Moi drodzy, mogę wam coś powiedzieć? Z tymi... Szeryfem. Diabeł klejmował szeryfa. Nawcia klejmował szeryfa. Diabeł klejmował szeryfa, to był AB. Ja byłem szeryfem! Ej, Nawcia, kim byłaś? Nawcia była jesterem. A tak myślałem. Ja byłam jesterem. A ja byłem snitchem i zostałem zabity, kurna, w korytarzu. Gdyby nie to, że wpadka zabiła akurat i Time Lord to naprawił, to by było na mnie.